Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Próbuję już dla was nagrać po raz trzeci, bo te debile niemieckie w ogóle przestały, zapomniały w ogóle o tym, że są na boisku i nie wiedzieli w ogóle, co mają robić. A Neuer, ja już po prostu nie wierzę w Neuera, to jest w ogóle taki kapuć. On złapał piłkę i ją jednocześnie wpierdolił do bramki, rozumiecie? To jest w ogóle... aż mi się w głowie zagotowało. Po tym fakcie, jak zobaczyłem, że on spierdolił taką akcję. Trap, kurde, daję ci ostatnią szansę. Jak ty w ogóle to zawalisz, to po prostu jesteś u mnie skończony. No, trzy mecze ostatnie mam, 7 punktów. 7, może nawet. Nie, 7 punktów, dobra. I znowu mamy tą samą sytuację, tylko że Niemcy wygrali 7. ligę, a teraz mają powtórzyć hanibiący los Hiszpanii? To jest skandal. Jak dla mnie nawet. Moment. Kurde, aż mi się płakać chce powoli, jak patrzę na tych Niemców. I powoli im współczuję. Ale no, co ja mam powiedzieć? No, co ja mam powiedzieć? Skoro grają jak debile. Kadira wbi tutaj. No i muszę działać, no. Gece, ja mu daję cały czas szansę. Dam mu boosta wszystko plus 10. Może mnie to jakoś uspokoi, jak pierdoli takiego gola, że... no... a temu dam główki plus... 15. Nie, no debil dał mu obronę, no zajebisty Skorpio jesteś. Masz mu to dać. Sorry, ale moje nerwy... ty? On już ma 9-9 główek, a jednak to prawda. Piłkarze się skillują z mecza na mecz. Bo wcześniej nie miał, on miał 9-8. A jednak to jest prawda. Ile meczy zagra ten debil, to tyle mu się wyliczniki zwiększają. Dobra, niemieckie gówna Hitlera, macie mi to teraz wygrać. Do 3 razy sztuka, kanalie. Ja nie ręczę za was, jak wy mi kurwa przegracie ten mecz. Ja za was nie ręczę. Ale jak mi to przegracie, to jesteście skończeni. Jesteście po prostu u mnie skończeni. Dam mu jeszcze też jakiś trening. Kurde, ile mam tych kart treningowych, to jest też w ogóle skandal. Daj mu to tempo, bo trochę taki wolny. No nie, no zajebisty jesteś. Dlaczego ty dałeś inny przycisk? Dobra, dałem napastnikom i bramkarzowi. No kurde, muszę się teraz to przygotować dobrze. Muszę w końcu wygrać, bo moje nerwy już są powoli skończone. Ale jak mnie coś naprawdę wkurwi znowu, i to tak, że będę musiał coś, no, wywalić. Coś będę musiał... co to jest? Co to kurwa jest? O luju, ja pierdolę. Scheiße, że już powiem po niemiecku. No jeszcze ma Robena. Kurwa. No ten dzień to chyba już mnie po prostu całkowicie dobije. O, Getze ładne tu kiweczki robi. Znajdujemy się na Wembley, stadionie. O, miło, na Wembley. Już po raz trzeci dzisiaj się tu znajduje. Ale grajcie, proszę was, tylko o tyle, grajcie. No, skurde, bojowa postawa, którą reprezentuje póki co bra... coś niesamowitego, piłka odbita od bramkarza, pada do siatki. Co? Nie, nie wierzę. Jak on to zrobił? Aha. Nie, ja mu nie dam wygrać. No kurwy, pchać się! No kurde, pozbierajcie się! Nie, nie! Co wy robicie? Co wy odwalacie w ogóle, Getze? I pewnie teraz sędzia przerwie mecz. Tak, bo faul był. Fajnie.
No i zajebisty wykop Hummels. Nie, no po prostu zajebiści jesteście. Już w trzeciej minucie przegrywać. No ja po prostu nie wiem, jak on to zrobił. A najgorsze jest to, że dzisiaj mi Niemcy nic nie strzelili. I to jest w chuj wkurwiające. Ale to Neuer umiał wyłapać. Jego Neuer umie. I chuj, znowu na spalonym. Kto tym razem? Götze. Właśnie, Götze, na spalonym. Zajebiście. Wyjeb tą piłkę. I co ty kombinujesz? Co on w ogóle kombinuje? Bo ja już się go boję. Już... No co ty robisz? I wyjebał Kaś tam piłkę. Niestety nic z tego nie wyszło. Sorry, musiał mi się odbić. Trap, nie wyjebuj tych piłek, tylko je wyrzucaj. Jeśli trzeba i piłka dla nas. Tak, ja faulowałem, super. Schürrle, ty geniuszu. Jebany. Jak chcesz, jak ci zależy na przegranej, proszę bardzo. O, zaraz znowu dostanę, zaraz znowu puści gola. No nie, no i zaraz on to zrobi. Lub nie. Łap to. Dobrze, ale w sumie Trap tego gola nie mógł wybronić, bo to było tak dziwne, tak skomplikowane, no że nie dało się inaczej. To musiał puścić. Dobra, Miller, ale skuteczność! No jak w końcu zaczął działać. I Rożny, może mu się odwdzięczymy. Chuj wi. No i kurde, Neuer złapał tą piłkę. Nie wierzę. Celnie, do partnera. Ale... Hummels! Czemu nie podałeś najbliższego napastnika? Tylko żeś sam wyjebał to. Znaczy nie trafiłeś, to jest najgorsze. O, Götze! I chuj. I chuj z tego. Dobra, Schürrle też traci. Pewnie. Traćcie wszyscy te piłki. Pewnie, co tam jeszcze na spalonym bądź, Götze. Tak, to było do ciebie, bo to żeś znowu był na spalonym. Nie Miller, nie tłumacz się Millerem. I uwaga, nie możemy pozwolić, żeby jakiś Ramos z Borussii nam strzelił. Dobra, Miller. Widzę, że Miller tu działa. Chce zremisować. I jak mu się uda, to może być tego pewny, że zostanie w drugiej połowie. No ale chyba widać, się przeliczyłem trochę. I uwaga, wyjeb, pięknie Trap. Dobre przejęcie, brawo. Miller. Ale Miller, przecież mogłeś biec od razu. Dobra, teraz cross. No zastanawia się, czy nie strzela. Kurde. Coś mi w ogóle nie idzie. Nie wiem dlaczego. Mam wrażenie, że całkowicie już z formy spadłem. Albo mi się po prostu tylko wydaje. Dobra, Götze. O, jak tu Götze wykiwał. No, ale Miller, 9-9 główek. Teraz mówię na poważnie, a ty nic. Naprawdę. Dobra, to był Batsztuber, tak, bo Boatenga zwolniłem z pozycji środkowego obrońcę po tym, co on zrobił. Po prostu wkurwił mnie debil. Spudłował Robbenem. Dziwne. Dziwne. Dobra. I zajebiste podanie, że aż strata. Znowu strata. Dobra, na spalonym był Czarnuch. O tyle dobrze. Na razie przegrywamy. Ale mam wrażenie, że w tym meczu jeszcze mogę to doremisować. Albo nawet wygrać. Jak się postaram tylko. No, takimi podaniami z piętek to ty wiesz. Ale Schmelzer! Zaraz ty pójdziesz na zmianę. Debilu. Ja pierdolę. Naprawdę. Zaczynają mnie już wkurzać. Dobra, Götze. Się wkurwił Niemiec. No ledwie. Ale niestety za mało ma tych strzałów, żeby coś w ogóle skonstruować. A, zajebiście. Tu. Aha. Co to było? Powiedzcie mi, co to było? Kurde, dobrze lam. Ale pozbierajcie się coś, no. Kurde, jeszcze 9 minut.
do końca pierwszej połowy. Przydałoby się to doremisować, to szybko. Dobrze, znowu Getze. Tu dzisiaj ma więcej swobody na tym meczu. O, jak wyjebał. Jeszcze mu to wyszło, to jest najgorsze. Że mu takie coś wyszło. Dobrze, Khedira. Ale kurde, jak będziecie mi tak crossa pchać, ty jak cross walczy. Jebany. Dobra, jebiesz, jebiesz. Co z tego, że masz mało tempa, ale przepchniesz się. Dobra, Khedira. Podanie do złotego chłopca. No nie strzelił, ale kurde, znowu chciał. Kurde. No wierzyć mi się po prostu nie chce. Dobrze, Miller. Tym razem on. Okej. I znowu obronione. No kurde, tyle akcji już się wydarzyło. I pewnie spalony. Dobra, Getze. No, ale bralibyście te piłki częściej, nie? Dobrze, no ale zabierzcie Robbenowi. Nie można mu ani przez chwilę dużej piłki dawać. Ej, Getze. Schürrle. Schürrle! No i kurde, co ty robiłeś z tą piłką? Co ty się tak zastanawiałeś? Ale Getze, no nie musiałeś z główki. Mogłeś to już od razu wyjebać, no. A ty kurde wolałeś co? Oj, chuj, zaraz nam strzeli gola. No i to jak myślałem. Jebany. I znowu przegrywamy, no. Nie, dla mnie to jest jakiś pech. W ogóle nie wiem, co to kurwa ma być. Ja pierdolę. No i znowu mam wrażenie, że tego nie nadrobię. I chuj. I chuj. I chuj. Dobrze. Faul. Dziękuję. Wyjeb to Hummels, tylko nie za mocno. No jeszcze nie w tą stronę, co trzeba, wyjebał. Pogratulować mu tylko. Ale co to było? Znowu faul. Jaki debil. Teraz mnie tak fauluje, że mu byleby tej piłki nie wjebał. Ej, super, super! No i chuj, przegrywamy tymi dwoma golami. Szczeroben nas musiał dobić w 45 minucie. No ten gol, co to w ogóle było? A dlaczego dla Krosa to zaliczyło? Dla mnie to jest dziwne. A miałem Schmelzera wymienić, ale w dupie mam go, nie chcę już gra do końca. Ale nie, ja po prostu mam wrażenie, że jeszcze mogę spaść z tej siódmej ligi. Spierdalaj, Gindogan. Dobra, Miller. Miller! Kurde! Dobrze. Dobry ruch. Dobra, Getze podał. Teraz cross, straci piłkę. Boateng zabiera piłkę. Znowu musimy walczyć przeciwko Bundeslidze. Co mnie to wkurza. I spudłował. Jebany. Źle uderzona piłka. Realizator prezentuje nam statystyki. Zobaczmy, kto więcej razy strzelał na bramkę. Kurde, nie wiem. Jakbym siedział cicho i grał, to może bym to doremisował. Ale raczej wątpię. No i chuj, teraz dośrodkowywuję. Zjadły go trochę nerwy przy tej interwencji. Zaraz ja ci mogę zjeść. Dobra, Getze. Getze biegnie. Jebany biegnie cały czas i się nie poddaje. O, coś nowego! Jebany! No, ale niestety nogówka nie wyszła. Tak, to powinniśmy przewidzieć. Ale no niestety nie dało rady. I Herman zajebiście. Drugi sam się narodził. Ja pierdolę, nie, Schmelzer idziesz na zmianę. Chuj mnie to obchodzi. Ale spierdoliłeś nawet taką akcję. Debilu. Nie wiem, coś mnie gardło w ogóle tak trochę boli. Nie wiem, mam wrażenie, że jakbym coś kurde wypił. Ale żyję. Aha, dla nich piłeczka. No i dla. Aha. Uwaga, zacentrował w pole karne. Casio! No, muszą popracować nad celnością. Na szczęście. Ale Trapp i tak dwie puścił. Co mnie to wkurzyło. Dobra, Miller. Miller, kurde, proszę cię. Dobra, cross. I rożny. Rożny? Rożny. Zmiana. Schmelzer spadaj stąd.
Trener dokonuje zmiany. Dobra. Może ten zawodnik wniesie trochę ożywienia i zobaczymy, czy ją wniesie w ogóle. Aj, no i nic. Nic po prostu, nic. No i jeszcze ma piłkę. Aha, okej. Okay. Good. Naprawdę. O, i GC ma jedyną okazję na wykorzystanie ich błędu. Ale spierdolił, no niestety. To będzie coraz bardziej bolało, że ci Niemcy przestali w ogóle grać. Zresztą wczoraj oglądałem ten mecz i stamtąd już zauważyłem, że przestali kompletnie cokolwiek robić. Nic. Przestali grać. Stracili wenę. Nie, jak ja spadnę do tej siódmej ligi, to buduję inny skład. No i GEC, coś ty w ogóle odjebał. A w sumie nie dał rady z piłką przetrzymać. Miller. Troszkę szczęścia, ach, nie udało się. Nie chcę klnąć, bo coś naprawdę dzisiaj mam z tym gardłem. Albo mi się po prostu tak wydaje. Czekajcie, dobrze. Miller, znowu on kombinuje akcję. Herman przyjął piłkę i jest okazja. Ale kurde, Miller, nie wiedziałeś co robić, to może byś pomyślał na następny raz. Dobra, Miller, dobrze, no czemu żeś go... Zajebiście. To podanie też było zajebiste. Nikt nie umiał dobiec do niej. Khedira podał do Gecego. Nieźle. Tu GC zaskoczył mnie. Chciał w końcu pokazać. Dupa. Ale piłka nasza. Nie, przegraliśmy ten mecz. Bo ja w to nie wierzę, żeby coś Niemcy zrobili w tym wypadku, żeby mogli jeszcze przynajmniej doremisować. Na rykoszet był, ale i on i tak to wyłapał. Ło! I spalony. Jak GC zajebał! I dlatego kocham tego złotego chłopaka, bo wygrał dzięki niemu mundial. Zajebiste, no kurwa GC. I Miller asysta, jeszcze od słupka się odbiło lekko, posłyszałem. Jak GC przyszykował ten strzał, zajebiście. I tak GC strzela. I ten mecz może pomimo przegranej, nie wiem, może jeszcze to doremisuje. Zawalczę o to. Chociaż wątpię, bardzo w to wątpię. Chociaż nie można być pesymistą. Oj, uważać. Dobrze. O, ale ładnie. Naprawdę, dlatego GC u mnie zostaje na napastniku. Tu podanie. Jebnął. No i coś tam się trochę stało. Ale żyją wszyscy, mam nadzieję. I 10 minut niecałe. Okej. Złe podanie w ogóle. Od tego zacznijmy. Ale tu się może coś narodzić. Okej, nic się nie narodziło tak naprawdę. Szkoda. Tu podanie. I GC znowu. Ja pierdolę, doremisował! Aż mi mikro wypadło z tej radości, ale GC, jesteś dzisiaj bohaterem. Jesteś kurwa dzisiaj bohaterem tego dnia. Ja pierdolę, ten GC to... Co mu się stało? Jakie emocje mnie wzięły? Ja pierdolę. Ej, pobudka! Pobudka, panowie, pobudka! Alaba! Ja pierdolę. Ten mecz będzie zajebisty. Dlaczego obogęcę? Zajebiście. Nie wierzę. Dobra, jebnij ty teraz. Nie strzelił. Ale kurde, GC doremisował. Przecież mi się wierzyć w to w ogóle nie chce. Nie, polecam wam GC'ego na napastniku. Naprawdę, jak potraficie nim grać na napastniku, to naprawdę może zaskoczyć każdego. Dobra, Miller. Może jeszcze to wygramy. Może jeszcze wyciśniemy te 3 punkty. Jeb i chuj. No, szkoda. Szkoda naprawdę,
Oto się szykowała naprawdę mocna akcja. Aha, okej. O kurde. Biegnij! O. Dobrze trap. Dobrze. Gorąco mi się aż zrobiło, ale tu trzeba uważać, bo on będzie chciał teraz. Dobrze, trap to wypiąstkował. Zrobił dobrze w sumie. Nie, nie może mu dać teraz wygrać. Tu, dobrze, do złotego chłopca. Tu, do złotego chłopca. I chuj, nic nie ma. Miałem inaczej zrobić to. Ale jebany, kurde, Gece. Brawo, no po prostu bić brawa. Gece, dzisiaj bohaterem dnia. To, co on wyczynił w ciągu 8 minut, to jest naprawdę coś nieprawdopodobnie zajebistego i niesamowicie elokwentnie cudeńko. No, Gece, jestem z ciebie dumny i dlatego zostajesz na napastniku. Zajebista ocena, no na taką ocenę powinien zasłużyć sobie Gece. Jebany. On dzisiaj, on od dzisiaj jest nowym napastnikiem. Ja to ustanowiłem i nikt nie będzie gadał bzdur, że nie. No trochę tutaj mam formę przejebaną, ale może jeszcze mi się uda. I znowu zostanę w szóstej lidze, no ja nie wiem, co mam robić. Najwyżej dogram poza odcinkami tą ligę szóstą. Ale kurwa, zajebiście. Jestem cały czas dumny z tych Niemców. A najbardziej dzisiaj jestem z Gecego, że coś takiego zrobił. Dla mnie to jest coś nieprawdopodobnie niesamowitego, że coś takiego mógł nawet dokonać w ogóle sam Gece. Ale przydałoby mu się dać na następny raz trochę strzałów. Mam wrażenie, że on ma takie słabe strzały. Ale naprawdę Gece dzisiaj pokazał klasę samą w sobie. I to jest właśnie ta mocna strona Bayernu, jeżeli chodzi o Gecego. Dobra, Neuer, puszczę cię z powrotem. Ale jak naprawdę będzie źle z tobą. Ja już nie mam szans na awans ponownie. Moja szansa została zmarnowana, niestety. Ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka z FIFA 14 Ultimate Team. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Yo!